Bajeczne słuchowisko, Lew pokorny, czyta Michalina Papis. W ogromnej, dzikiej puszczy mieszkał kiedyś lew, dumny król zwierząt. Wszyscy ogromnie bali się drapieżnika, bowiem słynął on ze swojej brutalności i okrucieństwa. Respekt budziła puszysta grzywa i potężny głos. Kiedy władca zaryczał, umykały przed nim wszystkie zwierzęta. Króliki i lisy natychmiast chowały się do swoich kryjówek, ptaki gubiły pióra, odlatując przestraszone i nawet niedźwiedzie wolały nie zadzierać z królem i schodziły mu z drogi. Ależ oni się mnie boją, cieszył się król. Jednak pewnego razu postanowił, że spróbuje być dobry dla swoich poddanych. Pokaże im, że również król jest pokorny i litościwy. Pomyślał i kazał zwołać cały dwór. Kiedy wszystkie zwierzęta zgromadziły się na polanie, lew zaczął swoją przemowę. Moi przyjaciele, zwrócił się do przybyłych, którzy spoglądali na niego nieco zdziwieni. Zebraliśmy się tu dzisiaj, abym mógł pokazać wam, że jestem władcą pokornym, cichym i nie boję się słów krytyki ani nagany. Wiem, że nie zawsze okazywałem wam serce, ale pragnę się zmienić i sądzę, że możecie mi w tym pomóc, prawda? Tu spojrzał na lisa, który natychmiast głośno odpowiedział. Panie, możesz na nas liczyć, jesteś wspaniały. Ależ wcale nie jestem taki wspaniały, za jakiego mnie uważacie, rozgniewał się lew. Mam wiele wad i myślę, że teraz nadszedł właściwy czas na powiedzenie mi prawdy. Powiedzcie mi, jaki jestem? Na polanie zapadła głucha cisza. Wreszcie lis, który słynął ze swojej gadatliwości, wstał i wykrztusił. Panie, jesteś winny, boś zbyt dobry, zbyt łaskawy i zbyt niedobroczynny. Lew słuchał tych pochlebstw z uśmiechem, pękał z dumy i patrzył łaskawie na lisa. Owce przysłuchiwały się mowie rudzielca, zastanawiając się, co z niej wyniknie. Gdy ten umilkł, a władca nie powiedział ani słowa, naiwne owce odważyły się na krytykę. Jedna z nich wstała i powiedziała: Panie, chciałeś, byśmy mówili ci prawdę, więc jesteś okrutnym tyranem, a na dodatek żarłokiem. Zanim zdołała dokończyć przemówienie, lew rzucił się na nią jednym susem i pożarł ją. W taki oto sposób zwierzęta dowiedziały się o naturze swojego władcy, który nie chciał słuchać słów prawdy na swój temat. Jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Odwiedzajcie naszą bajeczną stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Do zobaczenia!